każdym naszym klubie praktycznie są telewizory. Umieszczamy je na naszych siłowniach, przestrzeniach wypoczynkowych. Jest to jednak związane z dosyć dużymi opłatami dla stowarzyszeń pokrewnych, a przede wszystkim dla SPAW-u, dla producentów audio-wideo. Jak rozwiązać ten problem, kiedy już kupiliśmy, zainwestowaliśmy, a okazuje się, że treści odtwarzane w tych telewizorach kosztują nas zbyt dużo? Proponuję Wam zainteresować się tematem odtwarzania w telewizorach filmików z YouTube'a. Ale podobnie jak z muzyką niezależną, również na YouTubie można znaleźć programy, filmiki bardzo ciekawe, muzyczne i innej treści, obrandowane licencją Creative Commons. Creative Commons to taka licencja, która pozwala nam odtwarzać filmiki w naszym klubie bez ponoszenia opłat, analogicznie jak muzyka niezależna. Wystarczy tylko przypilnować, aby treści odtwarzane w naszych telewizorach miały obrandowanie tej właśnie licencji. Temat telewizji poruszyłam w kontekście obniżenia opłat w Waszym klubie. Jednak klub to koszty, telewizory to koszty. Zaproponowałam Wam już Radio Fitness 24 jako muzykę w tle. Wystarczy skorzystać z propozycji wykorzystania na YouTubie licencji Creative Commons i temat opłat za muzykę w tle macie w całości kompleksowo załatwioną i bardzo znacząco obniżone koszty. Z telewizorami w klubie wiąże się abonament radiowo-telewizyjny. I tu chciałam Was poinformować, że jeśli Wasz telewizor nie jest podłączony do anteny, to zgodnie z oświadczeniem Pani Rzecznik Radiofonii i Telewizji nie musicie płacić tego abonamentu. Analogicznie jak oglądanie filmów w Waszych smartfonach czy na komputerach. Czyli jeśli traktujecie swój telewizor jako smart TV, korzystacie z treści z internetu, nie macie obowiązku płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Aby wyczerpać temat, muszę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, że jeśli Wasze telewizory są wygaszone, a traktujecie je jako przekaźnik dźwięku, wówczas nie musicie ponosić dodatkowych opłat dla SPAW-u za odtwarzanie muzyki w tych telewizorach. Natomiast w drugą stronę, jeśli w Waszym telewizorze wyciszycie dźwięk, ale obraz będzie się pojawiał na ekranie, wówczas zgodnie z opinią prawną, którą sporządzaliśmy na potrzeby naszego jednego klienta, będziecie musieli ponosić opłaty zwiększone o 25% za publiczne odtwarzanie tych telewizorów. Wyczerpałam temat telewizorów w Waszym klubie i wiecie już coraz więcej. Pozostaje mi zaprosić Was na kolejny odcinek, w którym przedstawię kwestię ustalenia zasad odtwarzania muzyki w Waszym klubie. Omówię prawa i obowiązki właściciela w tym kontekście.